Ostatnia prosta samorządowej kampanii wyborczej. W najbliższą niedzielę wspólnoty samorządowe zadecydują o wyborze nowych prezydentów, burmistrzów i wójtów. Druga tura wyborów odbędzie się wyłącznie w miejscowościach, w których nie udało się wyłonić włodarzy w dniu 7 kwietnia. W wielu gminach lokalne społeczności pozostały na tyle podzielone w sprawie samorządowych liderów, że żaden z pretendentów nie uzyskał wymaganej większości głosów, to jest więcej niż 50% wskazań elektoratu. Do tak zwanej drugiej tury zakwalifikowali się chętni, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w danej gminie. Taka sytuacja dotyczy wszystkich trzech ośrodków miejskich na Suwalszczyźnie – Suwałk, Augustowa i Sejn. W Suwałkach ostateczna rozgrywka wyborcza nastąpi pomiędzy zwolennikami urzędującego prezydenta Czesława Renkiewicza i Jacka Juszkiewicza, w ostatniej kadencji piastującego mandat radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Renkiewicz w pierwszej turze wyborów zyskał poparcie najwyższe ze wszystkich kandydatów, ale zbyt małe, by wybory mogły zostać uznane za rozstrzygnięte. Zagłosowały na jego kandydaturę 10 554 osoby. Dało mu to wynik nieprzekraczający połowy ważnie oddanych głosów, choć zabrakło naprawdę niewiele. Jego kontrkandydat Jacek Juszkiewicz przekonał do swojej koncepcji zarządzania miastem 5009 osób, uzyskując poparcie bliskie 23% elektoratu, jaki zdecydował się wziąć udział w głosowaniu i oddać ważny głos. W Augustowie walka o fotel burmistrza również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do drugiej tury z pięciu kandydatów przedostali się Mirosław Karolczuk, obecny burmistrz miasta, i Andrzej Zarzecki. Pierwszy z pretendentów do co najmniej pięcioletniej pracy na rzecz lokalnej społeczności uzyskał niemal 3600 głosów, co przełożyło się na poparcie bliskie 34%. Jego kontrkandydat Andrzej Zarzecki uzyskał niemal 3100 głosów, co daje niemal 29% poparcie. Różnica była więc niewielka. W Sejnach, jedynym mieście Suwalszczyzny, w którym urzędujący włodarz nie zyskał przewagi w pierwszej turze, powalczą Dorian Krause i Arkadiusz Nowalski, dotychczasowy burmistrz. W głosowaniu z 7 kwietnia kandydat Krause uzyskał przewagę zaledwie 130 wskazań, ale w niewielkich Sejnach to już spory odsetek lokalnej społeczności, która do wyborów poszła. Pierwszy z kandydatów zebrał 43,3% wskazań, a dotychczasowy burmistrz nieco ponad 37,2%.